Witam, z tej strony Ceronix, przed nami zapowiadany opening, trochę mniejszy niż miał być, bo mieliśmy otwierać 20, 30, 40 pakietów, lecz przestałem grać w HS-a, kto jest na streamach, ten wie, że gramy w ogóle w inne gry, no ale do HS-a na pewno wrócę, bo jest to super gierka, super karcianka, więc na pewno jeszcze nie raz zagramy w nią. Dobrze, mamy 12 pakietów, ale mamy jeszcze 500 golda, więc kupimy sobie za 500 golda ostatni dodatek, Ungoro. Tego nowego jeszcze nie można kupić, ale to też zrobimy jakiś opening, jak już będzie można. Dobrze, mamy razem 17 pakietów. Także zaczynamy opening. Zaczniemy od klasycznych pakietów, z racji, że mamy ich mniej. No i zobaczymy. O, napisz teraz w komentarzu, ile będzie legend, strzelaj, ile będzie legend. Czy 0, czy 1, czy 2, czy może 3, 4, 5, może więcej? Zaczynamy. Pierwszy pakiecik bez legendy. Rzadka karta. No taki typowy pakiecik podstawowy. Lecimy z drugim pakietem. Też podstawowy. Jedna rzadka. Naturalizacja. Upiór many. Lecimy dalej. No i ostatni z pakietów klasycznych. Może tu będzie legenda. Może będzie. Nie ma. Znowu klasyczny taki. Podstawowy. 40 tak zwana. Milf. Kappa. No dobra, to zaczynamy Ungoro. 14 pakietów z Ungoro. Czy tu będzie legenda w tych 14 pakietach? Mogłaby się trafić chociaż jedna. Podstawowy, jedna rzadka karta. No nawet grane karty, nawet grane. Także nie najgorzej. Jeszcze wszystkich kart nie mamy z tego dodatku. Więc nawet jak dostaniemy jakieś zwykłe karty, to i tak się przydadzą, bo... No bo po co kupować, jak można sobie po prostu otworzyć. I rzadka karta to okrutna dinomantka 655. Nie wiem, czy jest grana, szczerze. Nie widziałem jej jeszcze. No teraz mówię, to mniej w HS-a gram, więc trochę pozapominałem, jak to się tutaj dzieje wszystko. Jakie karty są grywalne. No i mamy legendę! Jest legenda, pięknie. No to zaczniemy od tych zwykłych kart. Teraz rzadkie. Golakański pełzacz. O, złota rzadka karta. Kamieniarz. No, nawet grana karta. No to nieźle. Będziemy jej używać. Od razu wsadzimy ją do elementali. No i mamy legendę. Co to może być? Napisz w komentarzu. Chwilę poczekam. Napisz w komentarzu. Zostaw łapkę, bo nie otworzę. Tutaj wytnę po prostu scenkę, jak nie będzie lajka i komentarza. Dobra. Otwieramy. Uwaga. 3, 4. Dread Król Bagna, nie mamy go. Super, mamy dużo już legend, questów przede wszystkim. Ale tego nie mamy. 799 łowca. Atakuje każdego stronnika zagranego przez przeciwnika. Czyli, że wykładamy takiego kolosa na stół. I przeciwnik, jeśli wyłoży karty na stół, to od razu dostaje damage od tej postaci. Super karta. Nie wiem, czy grana, czy nie, ale za 7 many 9-9 z taką mocą można wsadzić. Dlaczego nie? Jak będzie siódma króla, na przykład, to jest dla łowcy. No to w szóstej turze na przykład lew leci. A w siódmej taki kolos na stół jest pięknie. No mówię, nie miałem tej legendy, więc cieszę się bardzo. No i jest legenda pierwsza. Ile będzie? Wszyscy, którzy pisali, że zero legend, to już można powiedzieć, że przegrali. Jedna minimum. Czyby... Następna legenda! Ły kurde! Co się dzieje? Pierwsza karta najechana i legenda. Jeszcze epicka. I rzadka. Co się dzieje? Ej, no jest dobrze. Dwie legendy z rzędu, nie ma lipy. O kurde, zajadły zło rożec. No to zaczynamy od rzadkiej. Rzadka karta, herold z ognistej smugi. Aż kurde, jestem pod wrażeniem. Tam się legenda trafiła, tu następna, no jest kurde moc. Epicka. O, bardzo dobra karta. Na arenę to jest kurde naprawdę mistrzostwo. Za 8 many ustaw atak i zdrowy stronnika na 10. Czyli, że mamy jakąś postać 1-1, dajemy jej buffa, jest 10-10. No i następna legenda. Pisać w komentarzu, co będzie. Też tak pomyślę, co to może być. Ja myślę, że to będzie quest dla wojownika. Tak strzelam. No zobaczymy. Uwaga. 3-4. 666, też go nie mam. Hemet leśny łowca. Wszystkie legendy, których nie ma, się trafiają. Okrzyk bojowy. Zniszcz wszystkie karty w twojej talii, które kosztują 3 lub mniej. Nie wiem, czy grany, czy nie, ale cieszę się, bo jej nie mam, więc zawsze do kolekcji trafi. 666, jaka liczba, kurde. No i mamy dwie legendy już. To jest niesamowite.
Jeszcze 10 pakietów zostało. Jest, kurde, pięknie. Jak teraz się trafi legenda, to po prostu robię salto. No i patrzymy. Jest epicka. Jest rzadka. Dobry pakiecik. O, złotka zwykła karta, grana, jajojumacz, chyba drugi już. Więc będzie... Będą złote jajojumacze w talii. No to zaczynamy od rzadkiej. 3-1-4 też grana karta. I epicka. 3-3-3, żarłoczny szlam. No, gdzieś się też wsadzi pewnie do deku. No to lecimy dalej. 9 pakiecików do końca. I szukamy następnych legend. O! Znowu złota rzadka karta i w tym samym miejscu. Czas karmienia. Zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi. Przyzwij 3 pterodaksy. 1-1. No nie wiem, czy grana. To na pewno jest grana. To jest bardzo dobra karta. Czy to na arenę, czy to w zwykłej talii. Robi pogrom. Jak wleci w przeciwnika, to się nabufuje. Jak jeszcze zostanie na stole następną turę, to już w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Szukamy następnych legend. Legendy. Rzadka karta. 5-3-5. Okrzyk bojowy. Dobierz 2 stronników o koszcie 1 z twojej talii. To do questa na łowcy dobre. Tam hacza, nie wiem ile kart. 7 kart kosztujących 1. Wyrzucić się dostaje jakiegoś koksa. O, jest epicka. Rzadka karta. Obsydianowy odłamek. Jak dżońcik wygląda trochę. 1, 2, 3. Twoje stronnictwo kosztują 2 więcej. No tak na pierwszą turę by rzucić. Żeby w drugiej umarła, ale żeby coś tam porobiła. No to jeszcze okej. Okay. Jak zostanie, no to już problem, bo jednak stronnicy 2 więcej kosztujące, to już ciężko wyrzucić na początku. No, szukamy legendy. Czy będzie trzecia legenda? Naprawdę, ile mieliśmy pakietów? 17. No to już dwie legendy, to już jest tak wynik. Jakby się jedna trafiła chociaż, to już by było dobrze. A jak się dwie trafiły, no to już jest naprawdę dobrze. Jak będzie trzecia, to kurde robię, naprawdę te salto zrobię. Mimo, że kamerki nie ma, to zrobię. Nie no, z saltem nie przesadzajmy, bo... Mamy, kurde, epicką, rzadką, no to zaczniemy od zwykłych. 2-3-4. Bestia. No to nie bestia. Rzadka karta, 2-0-3. Też grany. Totem pierwopłetwów. Na koniec twojej tury przyzwij Murloka 1-1. Całkiem spoko. No i epicko. Dużo epickich kart, dużo legendarnych. Chyba wrócimy do tego HS-a, bo... Jeśli takie szczęście mamy w openingu, to co będzie, kurde, w grach rankingowych? Zwykła, znaczy rzadka, zwykła i zwykła. Ciach. 5-4-5, żywioła grany. Świetlik też grany. No i chyba to tyle. Lecimy dalej. 3 pakiety do końca. Czy będzie legenda? Może złota legenda jakaś? Jeszcze nigdy nie trafiłem złotej legendy. Wielki mastodont. Znowu żywiołak. To też spoko karta jest na żywiołaki. No i 2 pakieciki. 10 kart. Szukamy legendy. Jest epicka. Rzadka. Stopione odbicie. Wybierz przyjaznego stronnika przez jego kopię magy. No, nie najgorsza. Za 4 many można stronnika, na przykład, który kosztuje 10, przyzwać. Duchowe echo. Daj twoim stronnikom opis agonia. Cofnij tę kartę do twojej ręki, szaman. Okej. Okay. No i ostatni pakiecik. Legenda, dwie legendy. Zwykła. Aj, nie ma. No ale i tak. Na 17 pakietów dwie legendy to jest super wynik, cieszę się bardzo. Jak mówię, nie miałem tych legend, a się jednak pojawiły. Zobaczymy co tam z nowych kart. Czy da się wpisać nowe? Da się wpisać nowe. No to tak, mamy dla druida dwie karty. Łowca jest, kurde, Dread, Król Bagna. Piękna karta. Mag dwie karty. Dostaliśmy ją złotą? To chyba jeszcze ze wcześniejszego openingu. Nie pamiętam, czy ten odkrywałem, ale ważne, że są. Tu epickich nowych, dużo. Tu też złota karta. No i tu mamy 3 nowe karty złote. No i jest legenda neutralna, więc można wszędzie wsadzić do każdego deku. Spłujemy sobie karty. 560 pyłu.
Bardzo dużo, więc dużo powtórek się trafiło. Jedna epicka nawet się trafiła powtórka, więc spoko. Pyłu mamy 1700, więc czekamy na nowy dodatek. Będzie można spyłować jakieś karty. No i w tym odcinku to na tyle. Cieszę się bardzo, że trafiliśmy dwie legendy. Zaraz zobaczę w komentarzach, kto najlepiej głosował, kto trafił dwie legendy. No i widzimy się w następnych odcinkach i serdecznie zapraszam na Twitcha, gdzie robię live streamy. No tam jestem prawie codziennie, więc jeśli chcecie, to wbijajcie. Link będzie w opisie. Zapraszam też na fanpage'a, na Facebooka też będzie w opisie. No i zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w następnych odcinkach, następnych live'ach. Trzymajcie się, hej, cześć.